W minioną niedzielę obchodzony był Europejski Dzień Przywracania Akcji Serca. To dzień zwracający uwagę na to, jak ważny jest łańcuch ratowania życia. Przypomnijmy, jeszcze przed pandemią obchody tego dnia miały dość znaczący wymiar. Teraz, choć kameralnie, warto było wziąć udział w wydarzeniu mającym nierozerwalnie związek z istotą obchodów tego dnia. Mimo, że większości wydaje się, iż lekcję pierwszej pomocy mają w przysłowiowym paluszku, to niestety rzeczywistość jest nieco inna. Wpływ ma na to zarówno reakcja na trudną sytuację, czy własna wówczas wątpliwość w zwykle dawno nabyte umiejętności. A te, jak się okazuje, trzeba systematycznie odświeżać, by faktycznie stać się pomocą, a nie przeszkodą w walce o życie. Pamięć mięśniowa po dobrym szkoleniu zostaje nam na około 2-3 miesiące, a później praktycznie jesteśmy tak, jakbyśmy się nie szkolili. Mamy wiedzę, ale nie mamy umiejętności. To jest zbadane, udowodnione przez wiele towarzystw naukowych, które zajmują się edukacją z resuscytacji. I dlatego w dniu przywracania akcji serca Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach wspólnie ze Stowarzyszeniem Mali Wielcy Ratownicy zorganizowali szkolenie z nauki resuscytacji, co też jest celem obchodów tego dnia, by wiedzę utrwalać zarówno tą teoretyczną, jak i praktyczną. Krótko teorii, a później dzielimy się na dwie równe grupy. Z kolegą Bogdanem będziemy uczyli dobrej jakości uciśnięcia klatki piersiowej i użycie defibrylatora AED. Taki jest plan na dzisiejsze warsztaty. W głowie mamy kolejne w listopadzie, ale pod hasłem tamowanie dużych krwotoków, które będziemy starali się oddzielać, bo do tej pory robiliśmy to jednorazowo. Było to trochę więcej czasu, a tak myślę 2-2,5 godziny ktoś, komu naprawdę zależy na tym, żeby sobie tą wiedzę albo przyswoić, albo przypomnieć, to myślę, że te 2 godziny raz na pół roku sobie znajdzie, bo taki jest plan, żebyśmy w ten sposób robili, więc no, następne warsztaty pod koniec listopada, ale właśnie pod hasłem tamowania dużych krwotoków chcemy zorganizować. Tym razem uczestnicy kameralnej, ale bardzo ambitnej grupy skoncentrowali się na resuscytacji, na zastosowaniu defibrylatora, być świadomym tego, jak ważne jest udzielenie natychmiastowej pomocy osobie poszkodowanej. Bo powtarzamy, to, że defibrylatory są w naszym zasięgu, wciąż nie do końca potrafimy z nich korzystać, choć jest już ich wiele na terenie miasta. Stąd szkolenie w tym zakresie i rodzące się nowe pomysły. Jest taki pomysł, żebyśmy zrobili mobilne defibrylatory, ale to jakiś taki pomysł, który jak się uda, to na pewno Państwa poinformujemy, żeby one były dostępne całą dobę, żeby były mobilne. Chcemy to, plan jest taki, oprzeć na jakiejś firmie, która wejdzie z nami we współpracę, firmie taksówkarskiej, tak, którzy są, znają bardzo dobrze miasto, znają teren, często mogą być pierwsi przed wszystkimi służbami. Taki jest plan, no i będziemy to realizować na pewno. Póki co organizatorzy takich spotkań stawiają cały czas na edukowanie lokalnej społeczności, a z każdymi kolejnymi zajęciami biorą w nich udział nowi uczestnicy. To znaczy, że nie stronimy od tego obszaru wiedzy. Jesteśmy coraz bardziej świadomi i gotowi stać się częścią łańcucha ratującego życie. Europejski Dzień Przywracania Akcji Serca rokrocznie o tym przypomina. Ale z tą wiedzą, jak pomóc, warto zapoznać się nawet teraz i skorzystać z możliwości szkolenia pod okiem strażaków ratowników.